adresy Domejki. Kwota i źródło finansowania 383 540 zł. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulicy Gminy Prac Oświetlenia. Rok 2014 zakończenie przebudowy ulicy Domejki. Finansowanie 417 tysięcy. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulicy Gminy Prac Oświetlenia. Przebudowa ulicy Beniowskiego w Krakowie. Cel zadania. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury podziemnej i nawierzchni ulicy Beniowskiego. Rok 2016. Rozpoczęcie przebudowy. Kwota źródło finansowania 0 zł. 2017 rok. Kontynuacja przebudowy ulicy Beniowskiego. Kwota finansowania 400 tysięcy złotych. Budowa i przebudowa ulicy Gminy Prac Oświetlenia. Rok 2018. Zakończenie przebudowy ulicy Beniowskiego. 500 tysięcy złotych. Budowa i przebudowa ulicy Gminy Prac Oświetlenia. Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Krakowie. Zarząd infrastruktury jako realizator. Cel zadania. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury podziemnej i nawierzchni ulicy Szymanowskiego. Lata. 2013. Faza realizacji inwestycji. Geodezyjne wyznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego. Finansowanie 2000 zł. Zadania priorytetowe. Rok 2014. Rozpoczęcie przebudowy ulicy Szymanowskiego. Finansowanie 256 940 zł. Budowa i przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Rok 2015. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego. Finansowanie 670 940 zł. Budowa i przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Rok 2016. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego. Finansowanie 673 940 zł. Program budowa i przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Rok 2017. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego. Finansowanie 273 940 zł. Budowa i przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Rok 2018. Kontynuacja przebudowy ulicy Szymanowskiego. Finansowanie 173 940 zł. Budowa i przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Rok 2019. Zakończenie przebudowy ulicy Szymanowskiego. Finansowanie 500 tysięcy zł. Budowa i przebudowa ulic Gminy wraz z oświetleniem. Paragraf 4. Uchwała w sprawie decyzji podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych dzielnicy piątej robocza realizowanych w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2013-2019. Szanowni Państwo, jest to uchwała, która wiąże się z tym, co mówiła przed chwilą pani radna Sara. Nasze zadania inwestycyjne, czyli przebudowa ulicy Domejki, Beniowskiego, a także Szymanowskiego, które to projekty Rada Dzielnicy wykonała w latach ubiegłych. I sytuacja jest bardzo twarda i taka surowa dla nas, bo zresztą to też można się zorientować z tych pism, które przychodzą od jednostki z ZIT-u konkretnie, kiedy to różnego rodzaju mieszkańcy dzielnicy, zwracając się o jakiś remont, jakieś naprawę, jakąś przebudowę do ZIT-u, otrzymują takie pismo, gdzie jest taka formułka, którą tutaj ukuliśmy taką już nazwę, że to jest pismo kopiuj i wklej. Zawsze na koniec jest taka właśnie formułka, że kompetencje co do remontów ulic wraz z oświetleniem zostały przekazane radom dzielnic. No i tam proszę kierować swoje kroki i tam się proszę zwracać. No i ta twarda rzeczywistość jest taka, że jeżeli Rada Dzielnicy z własnego budżetu czegoś nie zaplanuje i nie wprowadzi do budżetu wieloletniego, no to tego po prostu nie będzie. No i to jest właśnie tego konsekwencja, że jeżeli jakieś zadanie mamy wykonane, no to ono musi być w całości zapewnione finansowanie z tych środków, jakie dzielnica ma przyznane. Że te środki są niewielkie, no to te zadania, które mamy, no są rozbite na wiele lat, tak jak tutaj jest to właśnie rozpisane na długi okres, ale wszyscy dobrze wiemy, że miasto Kraków, jeśli chodzi o stan finansów, to nie jest jakiś fantastyczny stan. Miasto prowadzi kilka dalej bardzo kosztownych inwestycji, między innymi hala sportowa w Turzynach, centrum kongresowe przy rondzie Podwawelskim, Podwawelskim. Także to są, planowane jest Centrum Muzyki, nie wiadomo w jakim zakresie będzie w tym uczestniczyła Cudownia Kraków. Miejmy nadzieję, że w zerowym zakresie, przynajmniej ja taką nadzieję żywię, ponieważ to jest też wielusetmilionowy projekt. Moim skromnym zdaniem nie stać jest nas na tego typu inwestycje. Tak, jeszcze tych dużych inwestycji jest wiele. I tak właśnie ta twarda rzeczywistość wygląda. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, to co Pan powiedział i jak patrzę na to, proszę mnie poprawić, jak myślę źle, ale wygląda mi na to, że wszyscy o tym wiedzą i wszyscy to tolerują. My się do tego przyczyniamy, no, że całe to działanie jest, patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, bardzo niegospodarne. No bo przeznaczając na tą ulicę 2,5, około 3 milionów złotych przez okres 6, prawie 7 lat, czyli logistyka, która jest potrzebna do tych prac przez tyle lat, to są wszystko olbrzymie koszty. Gdyby to skomasować, prawda, w ciągu roku czy dwóch, to by wyszło prawdopodobnie kosztowo dużo do mnie. Ja wiem, jaka jest sytuacja na zasadzie, no, że trzeba się pochylić i przychylić, albo coś zrobimy, albo nie zrobimy nic, tylko w perspektywie całego miasta, prawda, i poszczególnych dzielnic i przy takich działaniach, no to są to pieniądze, że tak powiem, w pewien sposób nieefektywnie wykorzystane. No, tak to trzeba niestety przyznać rację, ma Pan rację. No, robienie danego zadania przez 6 lat, które powinno zostać wykonane w ciągu jednego roku, no to jest rzeczywiście marnowanie środków publicznych. Ja mam tutaj pytanie, jeżeli można, mianowicie troszkę mnie dziwi fakt, że ulice osiedlowe są preferowane przed ulicą, która jest nieporównywana, jeżeli chodzi o obciążenie ruchu, bo Szymanowskiego jest ulicą bardzo istotną dla dzielnicy i to rozpoczęcie inwestycji powinno być, moim zdaniem, bardziej środki powinny być skierowane na tą Szymanowskiego, bo też ma projekt, to, tak jak się orientuje, ma projekt robiony. I dlaczego to tak rozciągamy w czasie, bo dla mnie osobiście ta ulica powinna mieć priorytet w porównaniu do tych dwóch osiedlowych, bo tak one de facto takie jest moje zdanie. No oczywiście, no, jeżeli byśmy podchodzili do tych remontów w ten sposób, że dana ulica jest ulicą bardziej główną, no taką bardziej uczęszczaną, tak, i zajmować się jedynie tymi uczęszczanymi, no, mogłoby to doprowadzić do tego, że te nieuczęszczane w ogóle zapadłyby się i zniknęły. Nie wiem, jak dawno Pan był na ulicy Beniowskiego, ale to, że ona w ogóle znalazła się w naszym zasięgu naszego zainteresowania już przed laty, było właśnie związane z tym, że te ulice osiedlowe, tak je nazwijmy, nie te główne, właśnie są tak traktowane od kilkudziesięciu lat. I dlatego został opracowany projekt wykonania tego całościowego remontu w tamtym rejonie, ponieważ tamten rejon właśnie był taki cały czas peryferyjny, zostawiany sam sobie i taki stan ma miejsce już od kilkudziesięciu lat, co najmniej od 30. Jest bardzo wysoki, tak. I natężenie ruchu, nie o to chodzi. No ale mamy też ulicę Królewską, prawda? Która też jest w słabym stanie. I myśmy wychodzili z takiego założenia w tym czasie, kiedy te projekty były zapoczątkowywane, że te zadania będą wykonywane poprzez budżet miasta. I staliśmy na takim stanowisku, że Rada Dzielnic wskaże to, co jest istotne do zrobienia, bo to często jest słabo widoczne z punktu widzenia Placu Wszystkich Świętych, i że wykonamy dokumentację projektową, natomiast zostanie to jako już gotowe zadanie wprowadzone do budżetu i wykonane. Natomiast okazało się przez te lata, że nie dość, że te zadania nie są wprowadzane do budżetu, to pojawiają się zadania, tak, o których wspomniałem wcześniej, kilkusetmilionowe, które będą generowały bardzo poważne koszty utrzymania tych obiektów, czy to sportowych, czy innych. No po prostu ich funkcjonowanie, ich utrzymanie, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju koszty, które takie budynki, takie obiekty generują, to są wielomilionowe koszty. I moim zdaniem najpierw powinno miasto się jednak koncentrować na dobrym utrzymaniu tej infrastruktury, która już została istniejąca, a potem dopiero zacząć myśleć o wielkich projektach, które można nazwać takimi fajerwerkami, na które no, stać jest bardzo bogate państwa, bogate miasta. Myślę, że zachowując wszelkie proporcje, ale ani Polska, ani Kraków nie jest jeszcze na takim stadium rozwoju, żeby tak potężne inwestycje, które no, niestety, ale chyba nie przynoszą jakiegoś bieżącego wpływu do budżetu, a jednak są dużymi pasywami, które co roku generuje bardzo duże koszty. Także tak ta sprawa wygląda. Powinno się utrzymywać jednak infrastrukturę tą, która jest i która powinna być w stanie zadowalającym, a niestety ten stan jest bardzo trudny. Wystarczy popatrzeć na ulicę choćby Czarnowielską, w jakim ona jest. Kijowska. Tylko właśnie tu, panie przewodniczący, mi chodzi, chodzi o coś. Chodzi mi o to, o tym obciążeniu. Ruch jest nieporównywalny. Natężenie ruchu, powiedzmy, na Czarnowiejskiej jest gigantyczne w porównaniu do tych peryferyjnych ulic. Ja wiem, że ona jest niszczona dużo szybciej niż te zewnętrzne ulice, gdzie natężenie ruchu jest nieporównywalne. Jeszcze tylko jedno zdanie. Jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że też te inwestycje, które tutaj są, one były też związane z planowanym euro, kiedy ono miało się odbyć. To był też rejon, który był w rejonie stadionów, tam miały być wielkie inwestycje zarówno na ulicy Piastowskiej, 3 Maja, miała być cała, Rejmonta, miała być cała nowa ulica Mydlinicka, także to nie był w tym projekcie, nie był to wcale obszar peryferyjny, wręcz przeciwnie, było to centrum wydarzeń, planowanych wydarzeń, które to wydarzenia nie ziściły się. I wszystkie projekty związane z ulicą Czarnowiejską, Aleją Kijowską, Piastowską, tam były nawet ulica Buszka, z tego co pamiętam Armii Krajowej, to były bardzo poważne projekty, które miały być, które w chwili obecnej mielibyśmy już za sobą. Milionowe projekty, które wypaliły. Wieluset milionowe. Natomiast to wszystko nie wypaliło z punktu widzenia budżetu miasta, natomiast my pozostaliśmy z tymi dwoma projektami, mamy je i, no i tutaj należałoby się do nich odnieść. Tylko ja mam jeszcze pytanie, mamy projekty, one są ważne, czy już straciły ważne? Obydwa są ważne. Gdyby nie były ważne, byśmy ich... Do kiedy są ważne? Czy jest, bo to jest 3 lata ważność chyba, jak się nie mylę. Czy jeszcze mają ważność? Jest wznowione, przedłużone jest ich ważność właśnie poprzez nasze działania, które podjęliśmy zarówno w zeszłym roku, jak i obecnie. Bardzo proszę pana burmistrza. Odpowiadając jeszcze na to pytanie, bo jednak jakby popatrzeć wstecz, to cichy kącik przez parę kadencji tak troszeczkę był zaniedbywany przez Radę i też teraz jak się popatrzy, jednak ruch samochodów jest nieporównywalnie większy niż 5-6 lat temu, prawda? Tam jest otworzona teraz ta restauracja włoska. Ludzie na basen też przyjeżdżają i zostawiają na tych wszystkich okolicznych uliczkach samochody, więc tam na przykład ruch wieczorem czy sobota, niedziela jest też bardzo duży, że ciężko nawet tam zaparkować. Bardzo proszę pana Dyrektora. W pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z panem przewodniczącym, że pieniądze publiczne są wydawane w stosunku do nich zasobliwy na te wielkie inwestycje. Zastaw się. A postaw się, ale przechodząc do tej, no to właśnie do tego, jeżeli dobrze rozumiem to, co mówił pan radny Nowak i poprzedni i mój kolejny przedmówca, no to jest kwestia tego, czy ma sens rozbijanie na parę lat tej inwestycji, czy to jest sprasobliwe wydawanie pieniędzy, że rozbijamy na 6 lat inwestycje przy ulicy Szymanowskiego i robimy w tym czasie, a wcześniej robimy ulicę Domejki Kaniowskiego, czy nie lepiej zacząć od ulicy Szymanowskiego, która ma duże natężenie. Ja powiem, że często na przykład w tym moim okręgu malutkim wyborczym, w zasadzie obok tego okręgu, przy ulicy Spokojnej ludzie zgłaszają mi, że tam na przykład są jakieś, że ta ulica jest w złym stanie. Ja zawsze mówię zgodnie z tymi ustaleniami, które tutaj na Radzie przekazuję, że no będzie ciężko, bo jest taka filozofia w Radzie, żeby te mniejsze uliczki jednak drugiej kolejności, no bo mają mniejsze natężenie. I teraz pytanie, jak, czy będę wiarygodny wobec i czy my wszyscy będziemy wiarygodni wobec naszych wyborców, o których tak mówiliśmy. No właśnie, jeżeli oni się dowiedzą, że jednak na te małe uliczki się znajdują, ale inne, nie ich. Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby na ten temat podyskutować. Bardzo proszę. Takie takie słowo z mojego okręgu, bo raczył pan radny zauważyć, że małe uliczki nie powinny być szkodami pieniędzy, tak w skrócie powiem. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, wydajemy pieniądze rady. Czy nie powinniśmy przede wszystkim robić coś dla naszych mieszkańców? Ulica Królewska, dobrze zaniedbana, korzysta z niej całe miasto i nie tylko. Ulica Lea, korzysta z niej całe miasto i nie tylko. Szymanowskiego też większość ludzi spoza dzielnicy. Czy nie powinno miasto się zajmować takimi ulicami, gdzie są takie miliony potrzebne? Natomiast my, czy nie powinniśmy się jednak skupić? Oczywiście duże ulice, okej, też sobie możemy odłamać nogi, ale jednak my jesteśmy dla dzielnicy, a nie dla całego miasta, nie dla gminy, nie dla całej Polski. To jest takie moje sprawozdanie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja nie mówiłem, żeby to włączyć, tylko priorytet dla mnie jest ulica Szymanowskiego w stosunku do tych dwóch ulic peryferyjnych. Ja nie mówiłem o tym, żeby zaniedbać to. Pani mi wkłada w moje usta coś, czego nie powiedziałem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zastanawiam również, nie chcę kwestionować, które ulice powinny być, które nie się mają tam przygotowane, na to, które byśmy tych ulic nie wybrali, to zawsze i tak będzie ich za mało i zawsze będzie źle. Za mało pieniędzy, no dla mnie takich prawie 3,1 materiału zostaje się tam przed, prawda? Znaczy, miałem pytanie takie do tego Szymanowskiego, bo jeśli rzeczywiście my rozsuniemy na 6 lat, czy na 7 lat, znaczy to będzie po kawałku robione, że będzie zamykany kawałek, robiony i pewnie jak się ten skończy, ostatni 19, to też to 13, to już będzie już tak rozwalony przez to, że buduje się tam po środku. Nie wiem, czy by nie zrobić tak, może żeby to tego Szymanowskiego, bo rozumiem, że mamy taką określoną pulę pieniędzy, tak? I tutaj rozdzielamy trochę na jedną ulicę, tą mniejszą i trochę na Szymanowskiego, tak? A potem zaczynamy, bo tutaj jest 17, 18, pod koniec robić Szymanowskiego, które mniej wydawane, to wtedy my zrobimy tego Domejki, tak? Beniowskiego, przepraszam. Czy by nie zrobić, ja nie chcę mówić, która powinna być pierwsza, tak? Czy może nie lepiej przesunąć te środki, żeby skumulować, żeby tego Szymanowskiego zrobić w 3 lata na przykład, 3 lata, a potem te dwie ulice mniejsze robić równolegle przez 2 czy 3. Bo ja nie wiem, czy jest sens, żeby się rozciągać tego Szymanowskiego w nieskończoność, bo ja mówię, no to też trochę nas nazywa śmieszność, bo jak się mieszkańcy do tego remontują na ulicę 6 lat, jedną zaczynamy i będzie taka, tak to wyglądało, że tam to się zrobiło, a przy ruchu i przy tym, jak wyłączyć, no nie wiem, czy to będzie na 6 lat wyłączone, czy będzie po kawałku, czy będzie puszczone jednym pasem, robiono drugi. I tak się nie ma takiego pasu, to jest jednokierunkowa ulica. To jest tak przy Parku Petrowskim? Tak, tak. Musi być robione odcinkami, ale oczywiście, że lepiej by to było zrobić w jak najkrótszym czasie. Może patrzeć, które te plany się szybciej kończą, bo ja wiem, że też się to skąd wzięło, czy te plany są już i że musimy zaczynać wszystko na raz, bo na też te plany jakieś tam się zaktualizują. To rozumiem, że to nie jest jakiś problem, żeby to wszystko na raz zrobić. Ale rzeczywiście możemy nie skupić się i zrobić tą większą literę niż 4 lata, a potem być mniejsze, albo zacząć od tych mniejszych, a potem i tą większą. To już kolejność jakby jest może kwestią dyskusji, natomiast żeby tak bardziej stymulować. Silniejsze czekają na remont jakieś 30 lat. Znaczy, ja tak mówię, ja nie dyskutuję nad kolejnością, tylko nad sensownością takiego rozdziału. To sobie nie możemy mówić, że na przykład zróbmy przez 3 lata te ulice, za 3 lata zrobimy inne, bo za 3 lata możemy w ogóle nie być. My musimy dzisiaj podejmować w zasadzie decyzje te, które podejmujemy dzisiaj. Ale to my rozpisujemy teraz na 7 lat. No właśnie. No właśnie, bardzo Marcin mądrze powiedział, bo ja tu czuję, że my się zachowujemy, czy tam uchwałodawca, tak jak ustawodawca, że uchwalamy coś, że tam jest coś przygotowywane, ale jest to przygotowywane tak, że będzie takimi fragmentami robione i jak zostanie zrobione pierwsze 150 metrów, i jak mówię ostatnie, to już pierwsze się, że tak powiem, zepsuje. Nie lepiej rzeczywiście, tak jak Marcin mówi, żeby to skomasować. Po prostu przez na 3 lata czy na 4 lata, a potem następną ulicę. Bo tu ten uchwałodawca staje się takim bardzo pięknym dla wszystkich mieszkańców, tylko czy to ma sens? Bo to nie jest kwestia pierwszeństwa dla ulicy Domejki czy dla ulicy Szymanowskiego. Nie liczmy natężenia ruchu, ilość osób dojeżdżających do swoich lokali mieszkalnych na ulicy Szymanowskiego, a na ulicy Domejki, bo na ulicy Domejki tam tych okolicznych to są domki jednorodzinne i mieszka jedna rodzina, a przy Szymanowskiego jest jeszcze dojazd do wewnątrzblokowych 10-piętrowców i ilość tych pojazdów, które się poruszają, jest znacznie większa. Ilość instalacji podziemnych na ulicy Szymanowskiego jest znacznie większa niż na ulicy Domejki, gdzie są domki jednorodzinne i tej instalacji to wszystko jest... Ta infrastruktura podziemna jest zupełnie inna. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu kwestia jest tego uchwałodawcy, żeby on po prostu nie poczynił jakiegoś na wstępie takiego faux pas w stosunku do mieszkańców. Proszę Państwa, ja mam taką propozycję, aby w chwili obecnej skupić się jedynie na tym, co jest rozpoczęte i to, co ma być wykonane w najbliższym czasie, to znaczy jeśli chodzi o ulicę Domejki, ponieważ to jest to, co jest planowane na rok bieżący. A żeby mogło być kontynuowane, musi znaleźć się w wieloletnim planie inwestycyjnym. Także bym proponował, żeby w tym projekcie pozostawić tą tabelkę, która dotyczy ulicy Domejki, natomiast pozostałe wykreślić i dopracować je w komisji. Co Państwo sądzą? Ja chciałem w takim razie zgłosić poprawkę tej uchwały. A ten nie, rok skrócił. Napisał. Tak. 14 na 15 dni, a natomiast w przypadku Szymanowskiego to się wydaje, że rok będzie skracało od 17. Nie, ponieważ na 13 rok jest planowane Domejki. Na ten rok obecny. Na rok obecny, tak. Ale tu jest 13 rok. Tak. No, jesteśmy obecnie w 13 roku. 13 jest 13. Szymanowskiego są 3 części. Nie może być. Ale my mówimy o roku 2013 i ulicy Domejki. Bo nie możemy jej przesuwać o rok, skoro nam musi się rozpocząć teraz. I podobnie Szymanowskiego też się musi rozpocząć w tym roku. Ale to nie znaczy, na to jest 2000 Nie, to tam miało być... No nie, to jest 2000. No to o czym to mówimy? Nie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ulicę Domejki, jest ściśle określony, jaki ma być zakres w tym roku. Ma być od zajezdni tramwajowej aż do numeru 10. To już jest sprawdzone i na ile tych pieniędzy w tym roku wystarczy i do którego momentu to już było spotkanie dotyczące branżystów, jeśli chodzi o elektrownię, którędy mają puścić nowy kabel i tak dalej. Także tutaj sprawa jest zaawansowana, jeśli chodzi o ulicę Domejki i dlatego moja propozycja jest taka, żeby w chwili obecnej zająć się tym, co jest niezbędne, to znaczy tą właśnie ulicą Domejki. I jest istotne też, żeby zająć się rozpoczęciem ulicy Szymanowskiego, to znaczy to jest ta kwota, którą przeznaczyliśmy, 2000 zł, jeżeli Państwo pamiętają, w priorytetach zabezpieczyliśmy 2000 zł, aby móc... Geodezyjnie zrobić plan przebiegu, prawda? Tak. Utrzymać ważne dokumenty. Tak, to jest sens, tak. Ale przy projekcie nie ma przebiegu opomiarów geodezyjnych, są, nie? O tak, ale uaktualnienie tego chyba, bo mapy czasem planami nie pytają dopiero. To aktualizacja chyba. Znaczy to nie jest aktualizacja, to jest rozpoczęcie tego procesu inwestycyjnego, bo do wykonania tego remontu jest niezbędne wykonanie tych pomiarów geodezyjnych. No i to jest właśnie ten wstęp do tej Panie Przewodniczący, czy w projekcie nie ma tego zrobionego, tylko dodatkowo trzeba zrobić? To nie jest projekt. Geodezyjne wyznaczenie przebiegu uzbrojenia to nie jest projekt, tylko to jest już realizacja. Po prostu przychodzą faceci z teodolitami i mierzą. O to chodzi. W terenie. Chodzi już o rozpoczęcie prac budowlanych, nie chodzi o nanoszenie czegoś tam. Zrobili analizę wszystkich przebiegów infrastruktury podziemnej, to nie chodzi tutaj, nie? Myślę, że tutaj nie wchodźmy zbyt głęboko w tą materię, ponieważ no, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to na tyle dokładnie. To trzeba by było tutaj zaprosić kogoś z kolorowe bijają i co zostają te kołki kolorowe, kamienie. Tutaj chodzi o jakieś działania geodezyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia tej inwestycji. Czy to ma polegać na tym, że będzie coś uaktualnione w projekcie, czy też nie? Trudno jest na to powiedzieć, to jest jakby już drugorzędne. Na pewno będzie aktualizacja, dlatego, bo instalacja hydrantowa, która tam w tym rejonie była, no niestety nie nadawała się do tych budynków, które zostały tam wbudowane w to wnętrze blokowe i tam została wykonana nowa instalacja hydrantowa. W związku z tym tej instalacji na pewno w projekcie, który był robiony wcześniej, nie ma. Także na pewno będzie aktualizacja tamtego. No ale o czym Pan mówi, Panie? Proszę? Przecież jak budowali osiedle tonowe, tych 3 bloków, no. 4, to jest ulica Symfoniczna i Karłowicza. I jaki ona ma związek z... No powiązanie bezpośrednie z Szymanowskiego. Przecież tamtąd idzie, tam idzie cały... Panowie, myślę, że zbyt głęboko w infrastrukturę wchodzimy. Nie mówimy bardziej o wieloletnim planie. Wpinali się na ulicę Szymanowskiego. Ale co, będą przebudować kanalizację? Nie, tylko czy się wpieli akurat w tym miejscu, gdzie poprzednia stara była? Podejrzewam, że nie. No ale to musiały być uzgodnienia z... No tak, tylko że tych uzgodnień na dokumentacji, która była robiona wcześniej, nie ma. Bardzo proszę, Pan Radny. Szanowni Państwo, mi się wydaje, że jakby temat na tą dyskusję już wyczerpaliśmy chyba do granic możliwości. Ja bym prosił o przychylenie się chyba do rzeczywiście zdania Pana Przewodniczącego, żebyśmy na obecnej sesji uchwalili tylko ten poprzedni roku 2013. Natomiast rzeczywiście, żeby uchwała wróciła do komisji i żebyśmy się zastanowili wspólnie, jak ewentualnie chociaż rok przyspieszyć tą ulicę Szymanowskiego, tu zgodnie z sugestiami, które padały, które rzeczywiście wydają mi się zasadne, i wtedy zrobić pewne przesunięcie tych kwot między ulicą Domejkiego a ulicą Szymanowskiego. Natomiast wydaje mi się, że już teraz... Także już z ulicy Domejki zaczynamy, to już ją skończmy. Poszło 2013. Tutaj już taka moja sugestia. Dwie pozycje nie jest to wniosek formalny, ale to jest też taka sesja. To jest też że to jest właśnie nasz koleżów tutaj jest... Nie metra, przepraszam. Nie drugą metra, ale też to jest taki kłopot. Tak, nie wpiszemy tego w WPI na tej sesji. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Bardzo proszę. Bo jeśli tutaj jest taka propozycja, żeby zostawić salon Domejki, to rozumiem, że Szymanowskiego, jak jest wpisane 2000 zł i to są priorytety, to i tak nie możemy wpisać teraz do WPF-u obecnego roku, więc i tak trzeba poprawić te dwie ulice. No bo nie możemy zostawić 2013 do WPF-u. No właśnie. Czyli taka propozycja, żeby zostawić tylko ulicę Domejki, czyli tą pierwszą tabelkę, czyli rok 2014, 2013 i 2014, koniec. Natomiast pozostałą część dopracujemy w Komisji Komunalnej i na sesji, która odbędzie się 2 lipca uzupełnimy to. Taka jest propozycja autopoprawki. Może niemniej jednak przegłosujmy ją. Kto z Państwa jest za tym, aby skorygować ten projekt uchwały w takim zakresie, aby w paragrafie pierwszym wykreślić przebudowę ulicy Szymanowskiego i przebudowę ulicy Bejowskiego. To znaczy zawsze. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie taka poprawka została przyjęta. Teraz przechodzimy do głosowania całości projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami za przyjęliśmy tę uchwałę.